Hi, I am Lorenzo and I'm from Italy. Germany. From Brazil. Portugal. Spain. Philippines. Hi, my name is Brother Simon and I'm from New York City. Canada. I'm from Colorado. I'm from Lebanon. Mexico. Nawet nie sposób sobie wyobrazić, jak wielu ludzi zamieszkuje Ziemię. Świat to przecież 7 kontynentów, około 200 państw i ponad 200 tysięcy miast. Świat to ogrom, ale region jest nasz. Dzień dobry, ponownie mówię Państwu. Witamy w piątek. Jest dokładnie 11 minut po godzinie 8 i jest prezydent Tarnowa Roman Ciepiela w studiu w programie na żywo. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie prezydencie, ja mam takie wrażenie, obserwując przebieg wczorajszej sesji, że chyba jednak do końca liczył pan na przyjęcie budżetu w tej wersji przez pana zaproponowanej. Kilka faktów przytoczę. Tuż przed świętami poinformował pan o wprowadzonych przez siebie poprawkach, autopoprawkach i był pan chyba przekonany, że to kompromis, który zadowoli radnych PiS-u, pańską opozycję. Jeżeli pan pozwoli, to ja przytoczę cytat na początek. Uchwała budżetowa nie zostanie podjęta, bo pan prezydent uwzględnił jedynie 30% naszych wniosków. To jest głos z wczorajszej sesji radnego Tadeusza Gancarza. Ostatecznie rzeczywiście sesję przerwano. Kolejne podejście do budżetu wiemy 12 stycznia. Mocno się pan wczoraj irytował? Nie, to nie jest kwestia emocji. Do budżetu trzeba podchodzić racjonalnie. To jedna z najważniejszych uchwał, która każdego roku musi być przyjęta i to musi być przyjęta do końca roku. Stąd pani pytanie, czy oczekiwałem, że budżet będzie wczoraj przyjęty? Tak, oczekiwałem, bo tak stanowi prawo, iż wszystkie gminy, województwa, powiaty powinny uchwalać budżety do końca roku. W wyjątkowych wypadkach można to zrobić do końca stycznia, więc nawet przeniesienie debaty budżetowej na styczeń mieści się w granicach prawa, natomiast jest normą prawną i dobrym obyczajem przyjmować budżety w danym roku budżetowym, tak aby następny od 1 stycznia zaczynał się już pełną regulacją. I rozważania budżetowe nie mogą, nie powinny, to byłby zasadniczy błąd, nie mogą ograniczać się wyłącznie do zgłaszanych w trakcie pracy poprawek, tylko trzeba się skupić na tym, co jest w budżecie najważniejsze. Przecież budżet nie jest jakimś polem do targowania się, czy to ma być moje, czy jego, czy tamtego radnego, czy innej osoby zgłaszającej jakąś potrzebę, tylko to ma być zbiór, uporządkowany zbiór danych, które pozwalają realizować ważne zadania dla naszego miasta. Panie prezydencie, mówiąc krótko, ta dominująca siła polityczna w Radzie Miasta, a pańska opozycja kontestuje pana działania i teraz przy okazji budżetu domaga się jeszcze większego kompromisu. Będzie? Ale to kontestowanie może jest dobrą formą dla nie wiem, dziennikarzy, dla ludzi obserwujących, bo takie smaczki chętnie się wyciąga, jak przerwanie sesji. Ale z drugiej strony to jest spory niepokój, panie prezydencie. Takie głosy do nas także wczoraj docierały, że to się źle ogląda i źle się tego słucha. Nie oglądam, więc nie wiem, bo sam jestem wewnątrz tych wydarzeń. Natomiast muszę panią uspokoić i wszystkich słuchaczy. Rada nie kontestuje działań prezydenta. Proszę podsumować wczorajszą sesję uchwały. Nie ma pan takiego wrażenia. No ale proszę dokonać rzetelnej oceny tego, co się wczoraj wydarzyło. Wszystkie zmiany budżetowe zostały przez radnych uchwalone. Jest uchwała o wydatkach niewygasających, czyli taka forma przeniesienia niektórych zadań na kilka miesięcy w rok 2017 przyjęta. Zmiany wieloletniej prognozie finansowej również. Radni są odpowiedzialnymi ludźmi. To nie jest kontestacja. Do głosowania budżetu 12 stycznia. Radni PiS-u domagają się większych ustępstw z pana strony. Ale ja pytam, czy one będą. Ale co to znaczy większych ustępstw? Ja muszę przypomnieć, zresztą tak naprawdę nie odbyła się debata budżetowa. Ja bardzo ubolewam nad tym, bo nie było takiej możliwości jeszcze, żeby na posiedzeniu Rady Miejskiej można było przedstawić budżet, opowiedzieć o ich głównych priorytetach naszego miasta na przyszły rok i zastanowić się, co można jeszcze zmienić. Takiej debaty nie było. Szkoda.
Być może ona będzie 12 stycznia. Budżet na przyszły rok, bo myślę, że to jest interesujące dla naszych słuchaczy, to wydatki ponad 700 milionów złotych. W tych wydatkach ponad 125 milionów to wydatki inwestycyjne. Proszę zważyć, że największą grupą wydatków to wydatki oświatowe. Dlaczego dodajemy ponad 50 milionów do subwencji oświatowej z naszego tarnowskiego budżetu, do tej subwencji, którą dostajemy od rządu? A po to, żeby między innymi ilość dzieci w klasie była nie za duża. Średnio w klasach szkół podstawowych to jest 19 dzieci. To jest dobry poziom. Mogłoby być 24 czy 25, jak mówi minister edukacji. Panie prezydencie, ja zapytam jeszcze inaczej. Jeżeli radni PiS-u powiedzą panu, jeżeli, panie prezydencie, nie pójdzie pan na daleko idący kompromis, taki, jak sobie wyobrażamy, to tego budżetu nie przyjmiemy. To nie jest to nie jest właściwa teza, bo ani radni PiS-u tak nie mówią. Ja nie słyszę takich głosów. To dobrze. Nie wiem skąd takie nawet podejrzenie, że coś takiego może pytanie, być. To jest pytanie, panie prezydencie. Próba uzyskania odpowiedzi. To jest pytanie, może trochę prowokujące, ale ja rozumiem, że ta rozmowa ma być również ostra, tak? To ona może ma być ciekawe. Rzetelna, panie prezydencie, jeżeli, w miarę możliwości to jeżeli to ma być rzetelna rozmowa o budżecie, to nie ma takiego warunku ze strony PiS-u. Owszem, większość w Radzie przegłosowała różne poprawki w trakcie prac nad projektem budżetu. Zgłoszono 100-kilkadziesiąt różnych poprawek. Ja uwzględniłem blisko 50 z nich. To jest wymiar pewnego kompromisu. Można powiedzieć, tak, spełniam państwa różne oczekiwania, ale te oczekiwania są bardzo różne. Jedni radni mówią, proszę ograniczyć deficyt budżetowy. Inni mówią, proszę dołożyć tą drogę, tą inwestycję. Są i tacy, którzy mówią bardzo radykalnie, proszę zlikwidować teatr. Czyli chcą inni od pana mówią, większego kompromisu. Ale pani redaktor, tylko ktoś musi stać na straży pewnej poprawności i budżetowej z jednej strony, ale z drugiej strony trzeba patrzeć na strategiczne cele. Jeden radny mówi, proszę zlikwidować teatr. A drugi radny złożył również na piśmie poprawkę, proszę założyć nowy teatr. Jeden nam nie wystarcza. Proszę, chcemy, żeby był jeszcze jeden, tym razem niepubliczny. Ktoś musi to rozważyć. I takie poprawki po kilkutygodniowej dyskusji zostały wprowadzone. Radni otrzymali taką autopoprawkę prezydenta z tymi 50-kilkoma poprawkami. Ja wprowadziłem również swoje poprawki, bo projekt budżetu z 15 listopada uwzględniał stan na połowę właśnie miesiąca listopada. Dzisiaj mamy już koniec grudnia i mamy nowe okoliczności. No na przykład wspomniane już na pewno przez państwa 32 miliony złotych, które udało się w drodze mediacji i decyzji sądu odzyskać od firmy, która działała na szkodę miasta. Oczywiście, panie prezydencie, wpłyną, wielokrotnie. Ale dokończę tą myśl. Te pieniądze wpłyną 6 stycznia na rachunek naszego miasta. W związku z tym deficyt, który był pierwotnie planowany w naszym budżecie, został o blisko 50 milionów zmniejszony. Przesunęliśmy niektóre inwestycje w czasie, a więc ten postulat zmniejszenia deficytu był oczywisty. Ja zresztą o nim wiedziałem, że tak postąpię, ale w momencie składania projektu budżetu nie mogłem ujawnić tych 32 milionów, chociaż już o tym wiedziałem. Panie prezydencie, radny z pańskiego ugrupowania, radny z Platformy Obywatelskiej Zbigniew Kajpus w rozmowie z naszym radiem stwierdził wczoraj, że nieuchwalenie budżetu w grudniu to destabilizacja miasta. Pan z kolei w rozmowie z nami powiedział, że ustawodawca rzeczywiście daje możliwość uchwalenia budżetu w styczniu, takiego drugiego podejścia. To jest ta destabilizacja, czy nie? Czy to komplikuje sytuację w mieście, czy nie? To są mocne słowa, ja bym ich raczej nie użył aż w takiej formie. Wolałbym 2 stycznia, 3 zamawiać już niektóre inwestycje, ogłaszać przetargi. Właśnie chciałam zapytać, czym to skutkuje? Nie czekać do 12 stycznia. To ciągle jest niepewność, czy Rada podejmie ostatecznie uchwałę budżetową, czy też nie. Wyrażam nadzieję, że tak. W związku z tym dwutygodniowa zwłoka polegająca na rozmowie jeszcze z radnymi, być może jednym pozwoli zrozumieć,
naturę tego budżetu i to, że nie wolno się skupiać wyłącznie na jednym rodzaju wydatków, bo miasto to i pomoc społeczna, to kultura, to wspomniana już oświata. Również mamy zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia. Chcemy pomóc Tarnowski Szpital, który chce prowadzić kolejną inwestycję, tym razem w stronę Centrum Kardiologii. A więc mamy różnorakie wydatki, różne potrzeby. Największe, jeśli chodzi o ilość inwestycji, można się spodziewać w sporcie. To są bardzo poważne inwestycje, mierzone w dziesiątkach milionów złotych, ale czas na modernizację stadionu, to wszyscy podkreślają. Również hala Jaskółka wymaga solidnej modernizacji, a układ drogowy przecież ciągle jeszcze go wzmacniamy i rozbudowujemy. Tarnów nie ma dobrej infrastruktury drogowej. Już nie mówię o tych lokalnych drogach, bo one wymagają istotnego wsparcia, ale główne ciągi komunikacyjne nie są jeszcze w pełni dobrze zbudowane. Myślę tu o północnej obwodnicy Tarnowa, czyli tą drogę spokojnie elektryczną, która przebiega przez tereny przemysłowe i wszystkie wyloty z miasta. To są wydatki sięgające blisko 100 milionów złotych. Póki co, panie prezydencie, ta atmosfera w Radzie Miasta, mówiąc delikatnie, spokojna nie jest. Nie, no powiem wprost, ona jest po prostu niepokojąca. Wczorajszy przebieg sesji był burzliwy, był jedną wielką, tak naprawdę, panie prezydencie, awanturą i nawet spotkaliśmy się z takim odzewem naszych słuchaczy, którzy dzwonili do radia i pytali, czy to tak musi być. I w związku z tym ja chciałam zapytać, czy panu się dobrze pracuje, bo pan nie do końca zgadza się z tym, co ja mówię, że to jest niepokój w Radzie Miasta. Pani redaktor, ja bym bardzo prosił o unikanie takich jednostronnych ocen. To nie była jedna wielka awantura. Przecież można otworzyć sobie... To jest dobra atmosfera? Można sobie, też tego nie powiem, można sobie otworzyć ten przebieg i faktycznie incydent na końcu sesji był dosyć intensywny. Przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Koprowski odebrał głos jednej z radnych, inny radny zaprotestował. To był incydent nieprzyjemny, niepotrzebny. Jeszcze na kilka minut przed zaproszeniem przewodniczącego wszystkich radnych na takie podsumowanie roku w kuluarach Rady Miejskiej. To było naprawdę niepotrzebne. Natomiast to, że jest dyskusja, to, że są różne głosy, to jest norma demokratyczna. Jeżeli zrezygnowalibyśmy z publicznej debaty, to byłoby źle. Myślę, że krytyka, jeżeli zachowania są niewłaściwe, jest zasadna, natomiast nie unikajmy nawet ostrego sporu, bo tylko w sporze można wydyskutować coś, co jest prawdziwe, co zmierza do osiągnięcia kompromisu. O ile ten dialog przebiega w kulturalnych warunkach. Ja sam nie jestem radnym, ale obserwuję dyskusje radnych i one oczywiście mają swój koloryt, swoją barwę. Jedni nadużywają swojego prawa. Przewodniczący powinien stać na straży równości wszystkich radnych. Jeżeli tak się nie dzieje, to trzeba to skrytykować, ale nie nazywałbym tego jedną wielką awanturą. Panie prezydencie, to inaczej. Czy w takiej atmosferze da się jeszcze popracować co najmniej 2 lata? Do końca kadencji. Dlaczego co najmniej 2 lata? My mamy plany na wiele. Ja mówię o tym, panie prezydencie, że za 2 lata kończy się kadencja samorządu. I w takim układzie, takich sił politycznych, ale zacznie się pewnie następna kadencja i mieszkańcy nie myślą kadencyjnie, nie myślą od kadencji do kadencji. To być może niektórzy urzędnicy, radni tak, ale przecież jeżeli budujemy coś w mieście, coś poprawiamy, coś uszlachetniamy, to myślimy o efektach wieloletnich, ja a nie tylko kadencyjnych. Panie prezydencie, czy pan widzi współpracę ze swoją opozycją, czyli radnymi PiS-u przez najbliższe 2 lata. Ale będzie ta współpraca? Ale ja z tą opozycją współpracuję i dzięki Bogu udaje nam się budować to nasze miasto, zdobywać środki finansowe. Muszę powiedzieć, że odnosimy w tym pewne sukcesy. Trochę jednostronne, bo korzystamy w tej chwili z funduszy raczej regionalnych. Mamy bardzo dobre relacje z Zarządem Województwa Małopolskiego. Korzystamy już z funduszy europejskich. Chciałoby się powiedzieć, że korzystamy również z tych centralnych, ale tu pole popisu pozostawiam dla posłów i tych przedstawicieli dzisiejszej koalicji rządowej, którzy mają odpowiedzialność za nasze miasto i państwo i mam nadzieję, że również pieniądze rządowe trafią do Tarnowa. Oczekujemy odpowiedzi ministra sportu
na to, czy będzie dotacja dla wspomnianej hali Jaskółka. Potrzebne są nam pieniądze na rozwój dróg. Oczywiście możemy się zamknąć wyłącznie w swoim budżecie, ale zrobimy wtedy mniej. Dobra współpraca, nawet w warunkach ostrego sporu politycznego dla miasta jest potrzebna. Ja taką współpracę nie tylko deklaruję, ale ją uprawiam. Przecież ja się nie upieram w sprawach poprawek radnych. Tak jak pani powiedziałem, w autopoprawce złożonej wczoraj radnym 50 z tych różnych postulatów radnych zostało spełnionych. I też nie słyszę otwartego głosu. Oczekujemy wszystkich, tak? Z drugiej strony też są ludzie racjonalnie myślący i dobrze wiedzą, że trzeba się zastanowić, czy potrzebny jest nam w tej chwili kolejny pomnik. Padł taki sformalizowany, on jest napisany. Także pomnik Józefa Piłsudskiego. No owszem, możemy ten pomnik postawić. Ja tylko publicznie chcę zadać pytanie, czy to jest czas i właściwy na wydanie kilkuset tysięcy złotych na pomnik. Jeżeli większość w Radzie uzna, że tak, będziemy ten pomnik budowali. Panie prezydencie. Nie będę kłaść się jak rejtan w sali luszczanej. Natomiast to jest pytanie, które musi wybrzmieć również publicznie. I myślę, że mieszkańcy mają prawo do takiej koniec debaty. Chciałabym zapytać i tak być może troszkę o ogólnopolskie tematy również zahaczyć. Czy podoba się panu to działanie świąteczne Platformy i Nowoczesnej związane z okupacją Sejmu? Pani pyta o konkretną reakcję posłów, a mnie się nie podoba, że obniża się poziom szacunku do Sejmu, że demokracja nie wybrzmiewa w pełni, że są działania, które budzą sprzeciw środowisk opozycyjnych, wypowiadają się w sprawach zagrożeń dla demokracji również przedstawiciele Kościoła i również takie głosy płyną z zagranicy. Sama forma protestu jest dosyć łagodna. Myślę, że nikomu nie przeszkadza. Posłowie wybrali formę protestu przeciwko zdyskwalifikowaniu jednego z posłów, któremu odebrano głos. Myślę, że polska opinia publiczna jest w tej sprawie podzielona. Ja jestem raczej po stronie tych, którzy uważają, że parlament powinien być emanacją różnych poglądów i powinny się ścierać raczej w sali sejmowej niż na ulicach. I chciałbym widzieć parlament, w którym wygłaszane są różne opinie, różne poglądy. Po to demokracja stworzyła właśnie parlamenty. To tam mają się ścierać nasze różne poglądy. Widzi pan, panie prezydencie, analogię między tą mało spokojną atmosferą w Radzie Miasta Tarnowa i tym, co się dzieje w Sejmie? Myślę, że nie powinniśmy szukać takich porównań. My żyjemy naszymi tarnowskimi sprawami i niech tak pozostanie. Na wczorajszym posiedzeniu Rady Miejskiej była ożywiona dyskusja, padały głosy w różnych sprawach za i przeciw. Incydent na końcu był nieprzyjemny, o tym już mówiliśmy. Nie powinien się w ogóle wydarzyć, ale to był incydent i mam nadzieję, że nie będzie miał ciągu dalszego. Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela był naszym gościem. Dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiamy słuchaczy i do usłyszenia.